Marcin Strzelecki, inżynier wsparcia sprzedaży dla klientów OEM-owych. Zajmuje się doborem rozwiązań pod konkretne wymagania klientów. Wynikiem długoletniej współpracy pomiędzy IFM i firmą Vertyga jest aplikacja zautomatyzowanego procesu uprawy szklaniowej pomidora do kontroli wymagających procesów bio. Firma Vertyga z powodzeniem wykorzystuje m.in. inklinometry, elektromagnetyczne czujniki przepływu, czujniki poziomu, czujniki do pomiaru konduktywności, jak również czujniki ciśnienia. Dzięki tym urządzeniom ogrodnicy oszczędzają 30% nawozu, 25% wody. Jest to urządzenie klasycznie ekologiczne, ponieważ niepotrzebnie nie idzie tego nawozu w glebę, czy gdzieś tam to jest wyrzucane. No już nie mówiąc o wartościach pieniężnych, jakie oni oszczędzają w wyniku stosowania tych urządzeń. Tutaj jest główna mata, na tej głównej macie są wydzielone rośliny, które są kontrolne, jakby odpowiednikiem całej uprawy, w tym wypadku akurat pół hektara pomidora. Wyszło gwałtowne słońce, promieniowanie spowodowało, że roślina jakby potrzebuje większej transpiracji od korzenia, to też załączyła dozownik z większą ilością pożywki. Ta pożywka spływa, roślina coś zjadła, nadmiar niestety wyleci tędy i to jest strata, ale ta strata jest jakby wprogramowana w cały system technologiczny upraw szklarniowych, więc chodzi tylko o to, żeby nie był zbyt duży, żeby też nie był zbyt mały. Zbyt duży powoduje, że roślina się źle czuje, zbyt mały powoduje, że roślina więdnie. To też, no to urządzenie jakby powiedzmy odwraca cykl sterowania uprawą. To nie teraz maszyna steruje urządzeniem, tylko roślina steruje maszyną, która załącza się wtedy, kiedy no, komfort rośliny na to, powiedzmy, jej zezwala. Jeżeli ten zawór się wyłączy, jest koniec pomiaru, tu już resztki spływają, no zaraz przestanie i komputer centralny odczytuje dane. Zamienia przepływ tego przetwornika na wartość przelewu, zamienia wartość tego poziomu wody na siłę ssącą, czyli na transpirację, on właśnie się wyłączył i od razu komputer wie, z jaką wartością EC ma do czynienia po przelewie. Jeżeli wartość EC, czyli konduktywności z tej całej maty kontrolnej jest inna niż wartość zadana przez użytkownika, to następują korekty w komputerze centralnym. Dodaj mi więcej pożywki lub odejmij mi więcej pożywki do następnego posiłku. I to tak działa. Za każdym razem roślina się zachowuje inaczej i za każdym razem roślina chce inaczej jeść. I to jest sukces tego sprzętu. Na wieczniku szklarni zamontowany jest czujnik JN2201 służący do pozycjonowania wiecznika względem stałego położenia pod kątem 120 stopni między lewą a prawą stroną. Służy to do kontroli otwierania wiecznika od stacji meteo, czyli od wiatrów mocnych, od deszczów, od opadów lub od temperatury zewnętrznej, na przykład na przednówku, żeby wieczniki nie otwierały się zbyt mocno i nie szkodziły uprawie. W tej chwili regulator, czyli komputer, wydał polecenie, żeby wiecznik się otwierał. I to tak działa cały czas w układzie technologicznym. My nie wiemy, kiedy się otwiera, kiedy się zamyka. Jest to uzależnione od bardzo wielu czynników klimatycznych w szklarni. Wilgotność, temperatura, czynniki zewnętrzne typu stacja meteo, kierunek wiatru, siła wiatru, wilgotność zewnętrzna, opad deszczu. Dzisiaj jest ciepło, więc opad nam nie grozi, natomiast jest bardzo ciepło, więc wiecznik prawdopodobnie otworzy się do samego końca. Na 100%. Tak został wyskalowany. Sensoryka IFM znajduje zastosowanie nie tylko w przemyśle. Dzisiejszy przykład pokazuje, że można ją zastosować również przy wspomaganiu i monitorowaniu całego procesu uprawy szklarniowej. Ponadto na bazie produktów IFM można stworzyć aplikację ciągłego monitorowania wzrostu upraw za pomocą czujnika oczy D, czy też kontroli temperatury powietrza i roślin w szklarni za pomocą IoT. Są to rozwiązania, które w przyszłości mogą stać się standardem w nowoczesnych, zautomatyzowanych szklarniach.